Witajcie moi kochani, z tej strony Andrzej. Przyroda. Jest 19 lutego 2023. Chciałbym was wszystkich pozdrowić, wszystkich miłośników przyrody, ludzi lasów oraz zbieraczy porozy. No mówię, już kolejno robię wyprawę. Za tropami, za zrzutami, no jak się znajdzie, to się bardzo będę cieszył. I mówię, tak drepam dobre te 4 godziny. No i właśnie chciałem, nie wiem czy będzie widać, przed chwilą to znalazłem. Ale mi się zdaje, że to już będzie... Trzeba widać. W oddali. Mi się zdaje, że to już będzie świeży rzut od jelenia. Jeszcze mówiłem któregoś dnia, że gratulowałem wam dla tych, co już świeże tyki podnosiliście od jelenia. Ja jeszcze mówiłem, że jeszcze ja w tym roku świeżej od jelenia nie podniosłem. No jest 19 lutego. O kurczę, mole, to dwie leżą. Ja pindole, ale super. No, i to świeżutkie. Ja podniosę parę. Ale piękne, spójrzcie. I to. Wszystko czternostaki. Ja cieszanie, ale petardy. O ja cieszanie. Cholera, życiówka moja też od jelenia co chodzi. Ale petardy, jakie grube. Ale pięknoty. Ale śliczne. To też moje życiówki będą. Kurde more, no. Taki będzie para. Tak, para jest. Ale petardy. Spójrzcie, druga też świeżutka. Jeszcze krew jest widoczna. Ja cieszanie, ale jak ja jestem zadowolony. Ale fajnie. Ojejku. Nie mogę się nacieszyć. Cholera jasna. Ale to jest uczucie. No mówię, jestem mega zadowolony. Ja mówię, miałem trochę roboty w domu i tak do żony mówię, jest niedziela. Mówię, przyjadę się za porożami trochę, pochodzę po lesie, trochę odpocznę, a żona mówi, to jedź i spójrzcie. No nie wierzę, ja normalnie w to nie wierzę, że takie szczęście mnie spotkało 19 lutego. Mówię, moja życiówka. Znalazłem 2 czternostaki. Moja życiowa para. Do tej pory. Ale pojedyncze. A to jest para. Paruńka. Ale jaka śliczna. No nie mogę się nacieszyć. Tak mnie radość przepełnia. Ale jakie grube. Spójrzcie. Kurde mole. Rękę mam sporo, do połowy gdzieś obejmuję, ale tu nawet ciężko objąć. Ale petarda, ale śliczne. Cholera jasna, jak ja się cieszę. No mówię, gratulowałem wam, któryś tam filmik nagrywałem i dzisiaj ja podniosłem. Jestem mega zadowolony. Jeszcze wczoraj z synem rozmawiałem. I mówię, no chciałbym jeszcze, mówię, od jelenia znaleźć świeżego roku, świeżego rzuta. No i się udało dzisiaj. Jeszcze parę, no. Jestem mega zadowolony. Mega zadowolony jestem. Ja cieszanie, no nie mogę się nacieszyć. Nie mogę się nacieszyć.
Mega jestem zadowolony. No nic. Pozdrawiam Was. Muszę trochę napić się wody, kanapkę zjeść, bo nie mogę ochłonąć z tej radości. No nie spodziewałem się, że podniosę dzisiaj. I to jeszcze parę, 14. Jestem mega zadowolony. Trzymajcie się, pozdrawiam. No witajcie ponownie. Z tej strony Andrzej Przyroda. Mówię, ciężko chodzi, bo bardzo potężna ta para jest. Mówię, będę kończył dzisiejszą wyprawę. Któregoś dnia jeszcze przyjadę. Spenetruję lepiej tutaj te miejsce. No ale mówię, no spójrzcie. Jaka przepiękna para. Wszystko świeżutka. No jestem tak zadowolony, że nawet mi się nie śniło dzisiaj, że taką piękną parę podniosę. Spójrzcie, jaka piękna. No mówię, w tym roku życiówkę od łosia przepiękną znalazłem. No i parę 14. Też życiówka. Dwie życiówki w tym roku. Naprawdę jestem no, mega zadowolony. Nawet nie ma słów, żeby to opisać. Tak się cieszę. No przepiękne. Perła jaka piękna. No w ogóle piękne są. Przepiękna para. No, chciałbym jeszcze dla syna podziękować, bo jeszcze wczoraj dzwonił. Mówił, a może tata ci się uda też jakoś jakiegoś świeżego podnieść. No synek, jest para, dziękuję ci, że takiego ducha mi dajesz. No i że wierzysz. To jest para dla ciebie znaleziona. Za to, że mnie tak wspierasz. I w ogóle chciałbym podziękować dla wszystkich, kto mój kanał wspiera. Mój trud. Mówię, kilometrów schodzone wyprawy są. To nie są takie, że się pójdzie, się znajdzie. To są kilometry schodzone ciężkiego terenu czasami. Ale mówię, jak się znajdzie, to człowiek jest mega zadowolony, jak ja dzisiaj. Jak ja to znalazłem, to nie wierzyłem. Nie wierzyłem, że mi się udało też świeże podnieść w tym roku od jelenia. I jeszcze to taką ładną parę. No nic. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was wszystkich. Hejka.